Kilka dni wcześniej uczniowie klas trzecich pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Jaworznie bawili się na studniówce. Teraz przyszedł czas na wspólną zabawę z młodszymi klasami na balu zimowo-walentynkowym. Bal zimowy jest zupełnie nowym przedsięwzięciem w pierwszym ELO, a zorganizowany został z inicjatywy samorządu uczniowskiego. Zainspirowałem się balami organizowanymi w Ameryce, najczęściej w Stanach Zjednoczonych. Zależało mi, żeby coś takiego zorganizować, ponieważ myślałem, że to będzie bardzo ciekawy sposób integracji szkolnej między uczniami starszych klas i młodszych klas. A co na balu? Rzecz jasna, fantastyczna muzyka i specjalnie na ten wieczór przygotowana dekoracja. W czasie balu młodzież miała również do swojej dyspozycji fotobudkę, która pomagała uwieczniać ten wyjątkowy wieczór. Jak twierdzą licealiści, imprez nigdy za wiele, zwłaszcza gdy za pasem matura i niebawem trzeba będzie zakopać się w książkach i notatkach. Na pewno jest to taka leciutka odskocznia, gdzie można zapomnieć o obowiązkach, po prostu potańczyć, pobawić się, porozmawiać z fajnymi ludźmi. Także miejmy nadzieję, że matura nie uderzy zbyt mocno. Jest super, świetna muzyka, świetni ludzie, fajny klimat. Nam się stanie na wysokości zadania. To jest bardzo dobra inicjatywa. Takie bale, które w Stanach Zjednoczonych są na porządku prawie że dziennym, u nas nie pojawiały się. I myślę, że to, że ktoś wyszedł z taką inicjatywą, to jest naprawdę fajny pomysł. Wszystko wskazuje na to, że bal zimowy na stałe wpisze się w kalendarz jedynki. Czy w ślad za nimi pójdą też pozostałe jaworznickie licea? Przekonamy się najwcześniej za rok.